Siema, hejos. Wcześniej rano miało być, ale Bleku zaspał. Nie? Tak, o. Siema. Jedziemy na Śląsk kupić kłada dla Kuby, Raptora. Jak tam się czujesz? Dobrze. Dobrze? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze? No. Co będziesz robił tym Raptorem? Jeździł. Bardzo ładna przyczepka. Akurat na Raptora. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Przyczepka jest leciutka, fajna. Aluminiowa chyba, nie? A ma linią? No. To się maluje? To się nie pomaluje. O, tu zabezpieczenie takie jeszcze jest. Gorączka przeszła? Gorączka jest okej, okay, ale już widzisz, nie? W tygodniu pojeździmy, nie? No, obowiązkowo, nie? No. Masz pasy? Mam. Aha, no dobra. To słowa, to życzy nam udanego zakupu. Kupcie ładny sprzęt. Aha, masz dobry. Deszcz leje, a my jedziemy na Śląsk. Ile kilometrów, Tomek, mamy? 260. Może lepiej za tym Wrocław wpierw jechać zobaczyć. A co tam jest w ogóle na tym Wrocławiu? A pokażesz mi, jak już wyjedziesz na normalną drogę? To obczajmy. Ci powiem, czy w ogóle warto jechać po niego. W takim samym malowaniu jak ten, jak Męka. W takich samych kwestiach. Aha. Słuchajcie, jak ja jechałem po kłada, to jechałem na kartuzy. Dwa sobie znalazłem. Jeden chyba nawet 60 km dalej trzeba było jechać. I tak wizualnie po tych zdjęciach z OLX-a, no to ten dalej, no ładniej wyglądał, nie? Ładniej. Ale pojechałem na ten pierwszy, na oględziny. I nie patrzyłem, że jest piękny, tylko patrzyłem ogólnie, jak gościu dba, jaki stan jest tego kłada i po prostu tak wybrałem. No ale słuchajcie, no wiadomo, Bleku lubi palić gumę, strzelać ze sprzęgła i tam cały czas ten Raptor nie był oszczędzany, bo maneta na full. Nie oszczędzałem Raptora, nie? W ogóle. Tomek. Musi jeździć. No. Na tym oryginalnym silniku i po prostu wybuch. Pam! I nie ma. I czy że ja żałuję, że wybuch wtedy? Nie, absolutnie. Jestem bardzo zadowolony, bo przynajmniej mam też silnik Yamaha 700. Dlaczego tutaj? Co tutaj? No. A ty, Tomek, jak podekscytowany jesteś? Co? Na razie, spokojnie. Na razie nie? Nie ekscytujesz się? Bo ja w 12:11 dojazd. No godzina opóźnienia, nie? Przed Blekiem. Przez Bleka. Tak, byłaby 11, tak jak by. Jedziemy. I już by złapali tutaj łebków z przyczepką. Ale jest git, jedziemy. Mają. Deszczowa dzisiaj, kogo mają? Czerwonego. Tego przed nami? Tego. A, tego? Czerwony to szybki. A, czerwony, no nie warto szybkim być. Pan policjant ma robotę. Kawa w termosie. Nie ma to jak kawa w termosie. Gorąca. A ty, Tomek, co będziesz pił? Nie, na razie nic. Nic, na razie jedziemy. Mamy jeszcze 2,5 godziny jazdy, takie bite. Jedziemy teraz przez Gniezno i przez Poznań, czyli jakbyśmy dopiero wystartowali. Poddenerwowany, Tomek, jesteś? Nie. Nie? Paliwa mamy? Coś tam jest. Oby sprzedawca z OLX-a był uczciwy. Nie tak jak ostatnio. Każda śrubka rozkręcona, malowany proszkowo, co tego proszku, to nic ta rama nie widziała. Farba poschodziła. O tym to nawet nikt nawet nie mówił, bo był w szoku, że to w ogóle nie zapala. No oczywiście nie zapalał, bo słaby akumulatorek był, nie? Pozdrawiam tego gościa z OLX-a, bajkopisarza. Ale się zmienił, zaczął pisać normalnie, ale też jeszcze nie wszystko. Mam nadzieję, że długo nie będzie sprzedawał.
sprzętów, takich złomów i pomyśli i zacznie ludziom sprzedawać naprawdę coś dobrego. Albo pisać jak jest. Albo pisać jak jest, że wziąłem ze Szwecji gówno i chcę to sprzedać w Polsce jakiemuś frajerowi. Tak najlepiej napisać, stary. I wtedy jest wszystko jasne, a nie szukać frajerów. No. Jedziemy, jedziemy. Tomek, taka... Mało kasy chyba Chińczyka kupujecie. Mało kasy. Siema. Słuchajcie, taka opinia w internecie chodzi, że Tomek bez kasy jeździ kupować sprzęty z OLX-a. Siema, blocha. A tutaj właśnie chcemy zobaczyć, czy Tomek ma tą kasę, że chce za free sobie pojeździć kładami. Masz, Tomek, tą kasę, czy nie masz? Pieniądz jest, pieniądz mogę jest, jechać. Ale ty tak mało masz, że to chyba na jakiegoś Chińczyka, co? Nie, no tam... Na Luncina widzę wziąłeś. Ale słuchajcie, jedziemy. Siema. Kuba live'uje. My jedziemy, na razie policja nas nie zatrzymała, nie było żadnych niedogodności, ślizgo tylko jest. Przyczepka za nami się toczy. Jedziemy, będziemy koło Polkowic. Na pewno, jak będzie tablica Polkowice, wlepę przyklejamy, Tomek. Wlepę przyklejamy. No to nie wiem, czy nie ma mandatu. Za to nie ma mandata? No chyba jest. Może mandat być za to, ale to nic, no kto będzie wiedział, że ja nakleiłem, jak ja to nagram. Siema. Jaja, muszą być. Nakleję, nakleję. Fajnie. Tomek podekscytowany, chyba podekscytowany. Zostało nam 120 km. Lecimy na Polkowice. Na Głogów się nosi. Na Głogów, gdzieś te klimaty. Tomek ma siano ze sobą. Całą kubkę, nie wiem, przygotowany jest nawet na 14. Mamy za Wrocławiem drugiego kłada do obejrzenia. Też Raptora. Nie wiem, jaka tam pojemność jeszcze jest, ale no, w razie czego mamy alternatywę jakąś, żeby gdzieś jeszcze pojechać. Pogoda dzisiaj słaba, czyli nawet na enduro by nie można było jechać. Powiem wam, że też się cieszę szczęściem Kuby. Jak dobrze kupimy, no to po prostu będzie rewela i petarda. Oczywiście mam kask, będziemy tym upalać. Tomek, masz kask? Mam. I będziemy na tym upalać, bo musimy przetestować. Na Wrocław. Kuba live'uje. Na Wrocław lecimy, kierunek Wrocław. Kuba, podekscytowany jesteś, opisz to. Bardzo. Bardzo? Tak. Ucieszy się, jak kupimy, jak trafimy dobrze? Tak. Bardzo dużo ludzi wbiło na live'a. Słuchajcie, 80 tysięcy subów nam wbiło właśnie teraz na live'ie, w czasie jazdy. 80 tysięcy, dzięki byki. Może na live'ie jakiś konkurs zrobimy, no co? A Fuśka pyta, co z Polarisem dla Tomka? Opisz to swoimi słowami. Co z Polarisem dla Tomka? Tragedia. Tylko tyle mogę powiedzieć. Tragedia. No. Tragedia. Brak słów. Brak słów. Jedziemy, jedziemy. Fajnie, lubię takie dni. Te dni to są najlepsze. Fajne są. A lubicie całą Black ekipą jeździć? No. Lubisz, Kuba? Kubuj ze Śląska. O. A ty, Tomek, lubisz? Jasne, szczególnie jak się nie spóźniamy, to już jest najlepiej. Tak? Pewnie. A lubisz jeździć lepiej kupować, czy kładami pojeździć? Kładami, no kupować to tak? Nikt nie lubi. A kiedy na miejscówkę jedziemy? Jak ten, to może w sobotę? Nie wiem, synu, gdzie jeszcze. LTZ-a na sprzedaż idzie, Husqvarna Kuby idzie na sprzedaż, a zamian tego po prostu wchodzi Raptor. Jaki to zobaczycie, jak wejdzie, czyli powrót Kuby na enduro będzie. Na razie zrezygnował i zobaczymy teraz po tym zakupie. Enduro! To ma największą pasję i na czyście się umiem. Spalone sprzęgło! Zużycie eksploatacyjne. Zresztą z enduro gumą rozmawiałem, to mi powiedział Jaras, mówi, co pół roku weź rozkręcaj i sprawdzaj to sprzęgło. Bo jak my cały czas z klamy strzelamy, czy jeździmy enduro, to jeździmy takie enduro trial, tą techniką jeździmy i po prostu używamy tego sprzęgła, tak? Ja mam plan! I dlatego, no, po prostu trzeba sprawdzać. Proste. Jedziemy. Zostało nam jeszcze około 100 kilasów. Enduro! Jeśli tego nie spalisz, to nigdy nie zrozumiesz. Jaka piosenka będzie twoja? Moja? No. Nie ma piosenki. Nie ma piosenki. Jestem rajderem i to jest szczere. Lecę bez sprzęgła, nie ręcz z rowerem. Ci uciepiłeś, Kuba, tego sprzęgła. Cała ekipa. A kto łamie klamki? Nie łamki? A kto pali sprzęgła? A kto łamie plastyki? Nie.
Bleku połamał, Bleku. My przyjeżdżamy już w Schowę. Zostało nam 50 kilasów. Wiemy, że ludzie dużo kłamią. Trzymajcie kciuki, żeby się zakup udał. Będziemy słuchać, czy korba nie rzęzi. Czy tłok nie wali? Czy odpala na zimnym? Agro, Kacpery. Bo to tłok. Słuchajcie, myślałem, że na stacji będzie Piccolo, ale nie było. Patrzcie, to jest nasza przyczepka. Tu kład na pewno wejdzie. Nawet 700 by chyba weszła. Tak mi się wydaje. Taką przyczepkę muszę chyba kupić, może trochę szerszą. Piccolo nie było na stacji, także nie będzie oblewania. Albo on się dziery, on się boi, że połamie kubik plastiki i już poszedł, wiadomo gdzie. Gdzie poszedłem? Tam, gdzie król na piechotę chodzi. Ha. Ja? Nigdy w życiu. Siema, Febów. Jedziemy teraz za... na Głogów, na Głogów Byki. Nie lubię Głogów. Ja lubię, byłem tu na koloniach. Głogów, patrzcie, stare miasto. Już trochę zardzewiał ten most, ale jest fajny, tak nadal. Ale fajny, fajne kościoły tu mają, byłem tu w kościele. Jeden bez dachu, drugi cały. Takie coś widziałem. To jest stare miasto Głogów. Jestem. Przyjechaliśmy, słuchajcie, jesteśmy. Włączam kamerę i ukrytą kamerą będziemy nagrywać. Ale nie zostawiaj bramy, jak wyjedziemy. Papieroska ktoś? Ja sobie ten mam swojego. A co sprawdzasz? 86. Dobra, to jest proste. Mówię mi go ze Szwajcarii, koleś przywiózł. Pojeździłem nim, znaczy nawet nie jeździłem, rok go. W sumie mam go 2 lata, a jeździłem nim tylko w soboty i to 2 razy w miesiącu to jest max, nie? Nie mierzyłem odległość kół od felgi do felgi, bo dzwonił do mnie znajomy, jak brali od niego, ale to już typowo zawodnicy, nie? Na tor. Jeśli jest rama krzywa, to nie będzie tej samej odległości od felgi do felgi, nie? A jaki cwany miarę wziął. A nie zgadza się wszystko, bo ja powiem panu. Nie, 86 tu i tu, nie? Bo ja powiem panu, nawet nie sprawdzałem. No, bo ja też tego nie wiedziałem, on mówi, że on też tego nie wiedział, nie? Ale przyjechali typowi zawodnicy, nie? Nie, rzuciłem mnie palę 2 tygodnie. Wszystko mówię, ja od siebie dużo pieniążków też w niego zainwestowałem. Też po każdej jeździe łańcuch smarowany. To na tym łańcuchu dosłownie, ma, mówię panu, 2 motogodziny, na ręcznym teraz jest. Żeby, mówię panu, tutaj tylko pompka mi ostatnio strzeliła, jak byłem się przejechać. Nie ma hamulca nożnego, ale mówię, żeby nie było tu ręczny jest, normalnie wszystko trzyma, nie? Żeby, że to nie zacisk. A nożnego nie ma, czemu? No bo pompka strzeliła. Nie pompuje w ogóle tego, nie ma. Nie podaje. No nie pan. Gdzie ma stanie? Tutaj jest taka wypadka. Co, byki? My jedziemy przejechać się. No, powiem szczerze, nie? No mi tam
Nie widzi się ten quad, nie? To już wam powiem od razu, że mi się nie widzi. Intuicyjnie, nie ma tam żadnych wymyśleń odnośnie biegu. Hamulca tylnego. Z przodu hamulce żyle, ta biegi fajnie wchodzą. Trzeba było go dopieścić. Silnik objawów jakichś dziwnych to też nie ma. Prosto jedzie. Udało się kupić. Daj Tomek kask, wezmę. Black ekipa jest najlepsza. Chodź zobacz, pokaż mi, swojego kłada, Kuba. Pokaż mi swojego kłada. Zdjęcie zrobię, miniaturkę. Na miniaturkę usiądź. Dobra. Kupiony. Kupiliśmy. Tomek jedzie. To wyjedzie, ja dosiądę. Czyli Ferrari wśród składów mamy. Tak powiedział. No. Raptor to Raptor, nie? Tu można to. Oj, Tomek chyba tak wyjedzie, to stary kierowca, to dzięki. No,
Na razie. Dawaj, dawaj. A jak masz na imię? Jak masz na imię? Dawid. A ja Jarek. O, Tomek, kamienie. Uważaj. No i kupiliśmy od Dawida Yamahę. Majsterchef. I jedziemy, jedziemy do widza, do Suzuki Krzycha. To trzymajcie się, czekajcie na odcinki właśnie. Oj. Tylko nie jedźcie beze mnie. Wsiadam i jadę. Nara. Czołem. Dobra, już, sekundo. Moment. Co opowiedziałeś? Widzą wszystko? Siema. Kuba, siema, Kuba, pozycja wielka. Wracamy już do domu. I co, zadowolony z zakupu? No bardzo. Bardzo. Kiedy pierwsze upalanie, powiedz? No chyba za tydzień. Na sobotę? No. Ostro poupalamy? No. No słuchaj, a tam masz te manetki do wymiany, tłoczek. No. Co tam jeszcze? Wydech. No i co, byku? Gdzie to będziesz zamawiał? Na Gimoto. Na Gimoto? No. No, to jest nasz partner biznesowy. No. Także słuchajcie, my wszystko zamawiamy do kładów teraz na Gimoto. Tomek, co masz do kłada? 44 zębatkę, nie? 44, no. Nie, no, tak. Tak, 44. I też będziesz na Gimoto zamawiał? Na Gimoto. To klamki, Kuba, gdzie? Na Gimoto. Na Gimoto. Okej, okay. No nara, to nara. Na odcinki z Raptora 250. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.